Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Dzisiaj sobie pogramy w tryb Seasons. No niestety muszę przyznać, że mój główny skład jest dość słaby, bo bardzo długo nie grałem w tę grę. Tak chyba z pół sezonu straciłem. Ale nie dlatego, że miałem problem z jakimiś save'ami, tylko po prostu no nie chciało mi się grać coś w tym roku w tę FIFA, niestety. Ale myślę, że i tak teraz jest fajny taki okres w tej grze, że można praktycznie za grosze dobre karty kupywać. No i dzisiaj nagram jeden mecz i parę treningów. Tak myślę, że nagram na mecz. No i audio może być trochę nierówno skopiowane, bo wiadomo, ja to muszę nagrywać z telefonu. Ale myślę, że będzie ok. Oj, tutaj widać moją jedenastkę. No i zaczynamy grać. Tutaj już Legia zaczyna. Oj, Fellaini tam pomógł. No i do przodu teraz. Też trochę sobie ustawienia graficzne poprzestawiałem, żeby bardziej stabilnie to chodziło. Strzelaj. I co jest? Nie? Dlaczego tak nienaturalnie mu piłka odskoczyła? No dobra, lecimy dalej. Podwójny obrońca, bo tu się robi niebezpiecznie, widzę. Co jest? Czemu nie może go wypchnąć? Ciekawe. No i tutaj spróbujmy jeszcze raz do przodu, ale nie mogę znaleźć Vardiego, cholera. Gdzie on jest? André Martins. Ładny heal to heal. Teraz dośrodkowanie. Tielemans. Pięknie. Gol w 23 minucie. W sumie teraz to o nic gram, bo to już jest ostatni mecz sezonowy. To chyba można było widać, bo jest coś takiego w tym trybie Seasons. Jak ograniczona liczba meczów. No i tutaj, żeby jakiegoś głupiego błędu nie zrobić. Wow, tam nie było faulu, oczywiście. No i podajmy w tę stronę. André Martins, tylko tego nie zepsuj teraz znowu. I cyk. Pięknie. Dość aktywnie ta część zespołu, mimo to, że to nie jest gracz domyślnej mojej jedenastki. Krabownik. No i na aut. Lukinias. Puchacz jest dość szybki, to wiadomo, w FIFA zawsze będzie coś potrafił. Fellaini podanie. O i całkiem nieźle nawet to wyszło. Spróbujmy podać do góry. Hard. Kubek, dobitka. Nice. No i wiadomo, mój skład, jeśli chodzi o overale i nawet jeśli chodzi o zgranie, jest dość słaby, no, muszę przyznać. Jak to gdybym pewnie do dzisiaj grał, to bym miał możliwe, że nawet skład 165 overala, bo teraz to mam ledwo ponad 100, więc no, wiadomo. No i podanie do puchacza znowu. Ale tym razem traci piłkę. Trochę mi ten gałka zszedła do góry, no ale to nic. No i teraz odbiór piłki, ale tam faul chyba był. Tak jest. No i co tu można zrobić? Tylko podać w sumie. Kolejni. Tutaj parę podań wymieniam. Celeban? To co on tam robił w ogóle? No i dobra, tutaj jest kontra. Kurde, tutaj sporo przestrzeni ma mój przeciwnik. Ale dobrze się ustawił Fofana. Słyszałem, że Fofana w tej FIFA 21 dość dobry był. I teraz Vardy? Dobrze. Udało się. O, i tam na bramce jest oczywiście Boruc, legenda polskiej piłki. I
No nieźle nawet w broni się spisuje ten Vardy, mimo to, że jest napastnikiem. Ajajaj, Fellaini tutaj trochę się pogubił. Albo i jak, to wie. No i odbiór piłki znowu. Starzyński. Beckhardt. O, jeszcze Lewczuk w ogóle, co ciekawe gra. Tutaj spróbuję podać do... No, to miało być do Fellainiego, no, trudno. Starzyński. Gdzieś tam piłka poleciała. No i tutaj... No co jest? Się odbija ciągle. Okej. Okay. Próbujemy jeszcze raz to rozegrać. Vardy. Cholera, było blisko. No i okej. Okay. Koniec tego meczu. Całkiem nieźle wyszło. Liga jest już ukończona w tych sezonach. No i teraz przejdźmy na główny event. Teraz Pre-Season Freeze. Bo szczerze mówiąc, teraz już najbardziej oczekuję nowej FIFA Mobile. Żeby jako tako to wyglądało. O, i w tym odcinku będzie sezon świąteczny. Znaczy, jaki sezon? Będzie nakładka świąteczna, widoczna. Na moim filmie. A nie ta klasyczna, niebieska. Moich odcinków, no i to jest zwykłe zadanie na podawanie, więc to raczej bezproblemowo będzie pokonane zadanie. Trzeba po prostu na wyprzedzeniu tutaj pomiędzy tymi barierkami. To nie są barierki, to są pachołki po prostu. No i następne zadanie, myślę, że na odcinku Tree Bowling Snowman Builder. Nie będzie, że to trzecie, bo tak trochę nie kojarzę tych, szczerze mówiąc, zadań z nazwy. Aha, to pewnie coś w stylu bowlingu będzie. Bo też taki tryb był. Ale taki słaby strzał był, serio? 50? Ue. Może jak podkręcę, to będzie lepszy. No niestety nie znam sposobu zbytnio na to. No co jest? Czemu nic? No skam, nic nie zrobił teraz. Czy będzie, będą trzy gwiazdki? Failed? What the fuck? No teraz więcej się poruszyło. Może się uda to na punkty ugrać, jeszcze raz. O, to było już dość dobry strzał. Jakkolwiek można to nazwać, no i jest, zaliczone raczej. Za stratą energii, ale udało się. Kto powiedział, że nawet taka gra może być trudna? Że nie może być, w sensie. No i dobra, to by byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że już wrócę do normalnego nagrywania tej serii. Także też wróci seria Karastar od 5 grudnia. No i na razie.